prace idą zgodnie z harmonogramem. Możemy liczyć, że w czerwcu tego roku dokumentacje zostaną złożone w Generalnej Dyrekcji, łącznie z decyzjami środowiskowymi. Mamy też informację i zaproszenie, że do końca pierwszego kwartału zostanie wybrany wariant obwodnicy i dla Kamienia, i dla Sępólna Krajeńskiego. To będzie oznaczało, że w czerwcu bieżącego roku będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mogła przystąpić do realizacji. Oczywiście będzie to uzależnione od tego, czy zostaną uruchomione środki finansowe na realizację tych obwodnic. Natomiast my do końca tego kwartału będziemy poproszeni właśnie do Bydgoszczy na posiedzenie takiego zespołu, który będzie wybierał jeden z trzech wariantów zaprojektowanych zarówno dla Kamienia, jak i dla Sępólna. Tu się może wydarzyć wszystko, natomiast myślę, że niespodzianek nie powinno być. Z tych wariantów, które są opracowane, najwłaściwszy jest tak zwany wariant drugi, który prowadzi tutaj od Piaseczna poprzez skrzyżowanie z drogą na Tuchole, skrzyżowanie z drogą Komierowską przez Dolinę Rzeki Sępoleńki i wylot na skrzyżowaniu na Jastrzębiec, to jest 6 km, który skomunikuje po prostu tutaj drogę krajową, ale też pozwoli w przyszłości wyprowadzić obwodnicę do drogi wojewódzkiej z kierunku Poznania, co jest dla Sępólna bardzo istotne, bo wiele pojazdów właśnie stamtąd przyjeżdża, a ten wariant właśnie zabezpieczy na przyszłość też wyprowadzenie tego ruchu na obwodnicę, a nie przez miasto.